Koksowina, koksowina! W dzisiejszym odcinku mam plan zrobić hodowlę pszczół, bo mamy już niby te, wiesz, mamy lisy, mamy pieski, gdzieś i tak będą one, no, mamy nawet rybę w naszej tajnej bazie, ale niedługo będziemy się przeprowadzać, jak wiecie, co nie, bo ostatnio na odcinku Szymka mówiliśmy, że będziemy się przeprowadzać, bo to już jest, no tak nudno, bo takie góry, takie, no nie, i nie ma co tu robić, no nie ma co tu robić, tak nudno jest to, nie, i dlatego w dzisiejszym odcinku chciałem zrobić hodowlę pszczół. Ale, no nie chcę jej zbytnio tutaj na zewnątrz robić, bo tutaj i tak będziemy to raczej rozwalać, albo nie wiem co z tym robić, bo będziemy po prostu, no przeprowadzać się i nie chcę, żeby ona tutaj była, bo trochę trudno przeprowadzić pszczoły, więc postanowiłem, że zrobimy hodowlę pszczół w tajnej bazie. Ale trzeba, no nie wiem, dokładnie jeszcze nie wiem w jakim miejscu zrobimy, bo jak wiecie, tutaj patrzcie, czekajcie, tutaj trzeba wejść sobie. Tutaj jest no mało miejsca, bo ostatnio zapraszam na odcinek Maj w ogóle, bo na ostatnim odcinku Maj szukaliśmy rybki i robiliśmy mega super buty, które Maja teraz ma mega na nogach. Buty są. I Maja jest jakaś dziwna teraz opętana i po prostu lód się nie po nią tworzy. Opętana, no jesteś opętana! Jestem jak Elza! Nie, nie. I tutaj tak. Właśnie hodowlę pszczół bym zrobił gdzieś tutaj w tej ścianie, po prostu bym zrobił takie szkło, nie wiem, czy niebieskie, albo nie wiem, zobaczymy jeszcze. Ale właśnie przed odcinkiem sobie szukałem właśnie uli, bo słyszałem właśnie, że pszczoły są w ulach, taka ciekawostka. Ale jeszcze właśnie z tego co słyszałem, to nie można normalnie rozwalić tych uli, więc nie wiem totalnie jak je rozwalić, to więc rozwalamy, napiszcie w komentarzu jak je rozwalić, bo ostatnio sobie czytałem właśnie w jakimś poradniku Minecraftowca, że jakby uli nie można rozwalać zwykłym jakby kilofem ani nic, więc podobno trzeba mieć jakiś enchant, ale nie wiem totalnie jaki, nie wiem czy mamy też ten enchant w ogóle. Bo tutaj też mamy jakby, mamy taki ul, ale no niestety nie ma już tu jakby pszczół, bo wziąłem ten minut i pszczoły gdzieś sobie odleciały, bo nie mam, niestety mam 0 IQ. Czasami tak się zdarza. Trochę tak. Czasami się tak zdarza, ale ja właśnie chciałbym sobie to wziąć do mojej hodowli też. A mogę to zniszczyć? Nie niszcz, zostaw. Nie da się, nie niszcz. A co się stanie jak zniszczę? No nie, ona co ty zrobiłaś? Nie, ona się do tego. Jeszcze mówiłem, że nie da się dojść. Czytałem super poradnika Minecraft. Co nie czytałem tej książki, bo sobie ostatnio kupiłem. Znaczy, tata mi w sumie. Tata mi kupił taki. No w sumie za pieniądze, które. Ej, co? Ej, patrz! Co on ma? Ej, co on ma? Ej, zobacz, zobacz. Poczekaj. Czekaj, co tu jest? Co to jest? Oni tu bije, to bije. Bijemy go, dawaj, bijemy go. Ale czekaj, bo on dużo bije. Zabiłam go. Coś z niego jest? Masz coś z niego? Dostałam mięso, tylko zombie. Da się to podnieść? Poczekaj. Nie da się tego, to jak to wziąć? Poczekaj, może to zwalić? Nie dostałem. Ale skam, ja chciałam to coś. A co wyglądało? To wyglądało jak jakieś zęby, nie wiem, jakieś zęby, nie wiem co to jest. Jakieś dzida z zębami, nie wiem co to było. Ale właśnie, podszedł odcinkiem właśnie sobie znalazłem takie dwa ule, niestety chciałem mieć trzy ule w mojej oczywiście. Trzy ule jakby w mojej, ale niestety... Wytyfy! Czemu ona się mdążył? Wytyfy, nasza moja siostrzyczka kochana musiała zniszczyć jeden ul i będę miał tylko dwa ule, lecz jeszcze nie wiem jak rozwalić, więc na początku zrobiłem sobie pasieki, bo właśnie dowiedziałem się jeszcze z tego poradnika, że da się zrobić pasieki z trzech miodu, a miód się zrobiła chyba tak, że trzeba z ula pozyskać go, czy jakoś tak? Nie wiem dokładnie, chyba tak się pozyska. Miód się kupuje w sklepie. Ja, nie ma tu nigdzie sklepu. No to nie robimy nic. No nie, no trzeba tego... Trzeba tymi rzeczami, bo ja ostatnio właśnie sobie zebrałem tak randomowo, bo nie wiedziałem o co chodzi, że gdzie się prawym pomówili mi. Znaczy, no to był taki komentarz, że coś dostaniesz, co nie? I dostałem miód, którego oczywiście nie wziąłem, bo niestety nie myślę zbytnio. I właśnie jeden ul znaleźliśmy już na odcinku chyba u Szymka, albo u Maji, nie pamiętam dokładnie, ale pojedziemy chyba sobie koniami, co nie? Bo ostatnio właśnie też na odcinku Szymka. Ale gdzie jest mój jednorożec? No tam jest na tej tajnej, obok tajnej bazy. Bo dalej taty nie ma na serwerze, bo znowu pewnie, nie wiem, albo... Taty nigdy tu nie ma, no bo tata, tata znowu jest w tej swojej tajnej bazie, pewnie, ale nie chcę mu tam zaglądać, bo o wiecie, to jest koń taty, bo tata ma Mustanga, ja mam K1 Disa. Oczywiście 2-3 Eco, jest silnik Mustang oczywiście, 2-3 jest ekologiczny Mustang, ma lepsze kopyta, ma środowiska, no jest. Dobry dla środowiska jest tylko dobrze wszystko, patrzcie jak on skacze w ogóle, teraz to można podróżować, a nie jak wcześniej. Jednorożec gdzie wyżej. No ale mój jest szybszy, zobacz, mój jest szybszy, tylko po lodzie trochę wolniejszy, no mój jest szybszy, dawaj chodź. Czemu właśnie... ten lód się nie topi?
nie wiem czemu, bo ty masz jakieś buty dziwne, ty masz jakieś zepsute, mówię, że jesteś opętana jakaś i właśnie gdzieś tutaj, w nie tym miejscu. Opętana. W tym miejscu gdzieś tutaj były pszczółki, ale zaznaczyłem to drewnianym słupem. O, widzicie, tutaj zaznaczyłem właśnie takim dirtem jakby, takim słupem. Za tobą creeper, zobaczcie, to masz to wysadzi. Bo sobie tutaj właśnie zaznaczyłem to, żeby mieć to i wiedzieć, gdzie to jest dokładnie, żeby tego jakby nie zgubić w razie czego. Bo chyba, że pszczoły wyleciały, trzeba właśnie wziąć jakby, tylko nie wiem, czy nie trzeba kwiatki mieć, żeby je oswoić albo rozmnożyć, nie wiem jak to działa dokładnie, bo jeszcze nie rozmnażałem, ale jeszcze słyszałem właśnie, że się rozmnaża kwiatkami, więc jeszcze zobaczymy, czy to tak działa, bo na razie nie wiem, czy te kwiatki też jedzą, czy może jakieś róże, nie znam się totalnie na pszczołach, ale czytałem troszeczkę właśnie w tym poradniku. Co się dzieje? Nie wiem. Jednorożek macha głową, co się dzieje? I właśnie chyba trzeba tylko trochę jak to niszczy, trzeba jakoś tak rozkopać. I teraz nie ma pszczółek. Gdzie są pszczółki? Czemu tutaj jest ul bez pszczółek? Wytyfy. Co się stało? Zepsułeś! Czemu? Ej, co się stało? Czemu tu nie ma pszczół? Halo? To tylko by... Zepsułeś! No, to czekaj. Nie, no bo kapało. Nie zepsułem. Kapało! Nie kapi już. A co to znaczy, że kapie? No, że miód był. To chyba tam były. A no teraz już nie kapie. Mam miód, ale nie ma pszczół. A może nie trzeba było dawać miodu, może trzeba było wstawić tu kwiatkę. Nie wiem, chodźmy może do tamtego. Ja nie wiem jak działają pszczoły. Ja też nie wiem, ja czytałem poradnik, że tak się robi, pytaj, na ciebie najmniej tak ja mi się nie stało. Czytałam i mi się wydaje, że ja mam rację. Czekajcie, bo może jeszcze pójdziemy do tych... Bo jeszcze bym to widziałem jeszcze, bo ostatnio przez bagna sobie szedłem i widziałem właśnie, że tam jest jeszcze taki ul, bo zaznaczyłem sobie takimi jakby strzałkami niebieskimi, tylko wow. Na razie bym poszedł osobiście spać, bo ja nie chcę w nocy chodzić po bagnach, bo jeszcze... No o bo... nie! Konik! Czekaj, bo konik! Nie wiem, konik z tych HP! No tutaj na dół, zejdź! No gdzie ty jesteś? No jak ty chodzisz? No, no widzisz, oho, no zeskocz, nic ci nie stanie, ja tylko jeden HP mój kość. No skocz! Dawaj, chodź, bo trzeba pójść spać. No bo wytyfy, nie będę w nocy chodził po bagnach. Przez ostatnio na odcinku taty było wytyfy. Wytyfy, kąd mi się pani? No chodź tutaj, no co wytyfy. Chodź. Ja już w domu ale ty jednorodzic beznadziejny, mogę sobie jakiegoś czarnego konia wziąć, jakiegoś męskiego, a nie jakiś dziewczęcy w ogóle. Co nie to jest? Dziewczęcy. Męski! No on ma być się. Targumę, jest piękny. Nie, znaczy jest piękny, ale super jest słaby. Liczy się, mamy gdzieś. Nie. Mamy gdzieś. W pobliżu mamy gdzieś jakieś monstery. Ale więc... zawsze są tam. Bo gdzie ty jest... sobie zrobiłeś jakiś tak. Creeper jest! Spadł tu creeper, wytyfy, trzeba creepera nawalić, bo mamy w poku. Wokół domu mamy moby. Nie, ale tylko jest nie wybuchli. Nie wybuchną konie, nie wybuchnie. Patrz, ja jestem prosem, widzisz? Widzisz, jak ja jestem kozakiem w tego. I w ogóle zostawcie też subika i w ogóle zostawcie łapeczkę w górę, bo teraz nagrywamy daily. Robię codziennie filmiczki dla was i w ogóle staram się. I teraz odcinki raczej będą między 10 a 18, bo zazwyczaj teraz będą wylatywać o 10. Nie wiem jak będę dokładnie też nagrywać, bo chciałbym, żeby wylatywał o 10. Bo wtedy po prostu mi jest lepiej, bo wtedy więcej dnia i po prostu nagrywał sobie wieczorem. Dobra, teraz trzeba pójść sobie spać, mam nadzieję, że nie będzie tak ciemno i nie będzie potworów. Jak śpi się, to się nic nie mówi, tylko się śpi. Nie, ja mówię przez sen. Ja nie wiem jak ty Ja mówię przez sen, bo ja po prostu dzisiaj mam bardzo dużo energii. Bo ja chcę mieć pszczółki, ja mam dużo energii, a mi pszczółki jedziemy, się zdenerwowałem. Chodź szybko na jednorożca. Co się dzieje? Jesteś magiczką. Co się dzieje z tobą? Magiczką jest. Teleportujecie. To te buty tak cię zdenerwowały. Mówiłem, że jesteś opętana. Chodź. Nie jestem opętana. Jesteś opętana, przecież widziałem jak cię teleportowało. To wszystko przez te buty, kurde. Jakieś zaklęcie pewnie masz na nich, że kurde teleportuje. Chodź, bo ja wiem, bo ja sobie przygotowałem, znaczy znalazłem po prostu sobie, chodziłem sobie po bagnach i znalazłem sobie obok bagien taki biom, gdzie tam były pszczółki i zaznaczyłem sobie, patrz, zaznaczyłem sobie takie coś. Na bagnach było... pszczółki? Tak, na bagnach pszczółki, gdzieś w tamtą stronę to było, albo nie wiem, czy w tamtą, czy w drugą stronę, muszę zobaczyć jeszcze dokładnie, bo nie pamiętam, ale gdzieś to, w którą stronę to zaznaczyłem, ale to było w... tak, było w tom, chodź. No ale ty tylko nie zwolny, w ogóle ty jesteś jakaś magiczka, mnie cię teleportuje. Patrz, i gdzieś tutaj, nie pamiętam, walnąłem taki niebieski słup. Nie wiem dokładnie, gdzie to było. Gdzie to jest? Taki wielki niebieski słup walnąłem.
I właśnie obok tego były pszczółki. Mam nadzieję, że tym razem będą pszczółki, bo jak nie będzie, to się zdenerwuję. Bo ja chciałabym mieć takie pszczółki, takie wiesz, żeby sobie miodek jadł rano i w ogóle. Fajnie by było, no. Gdzie są? Nie wiem w ogóle, po co ci pszczoły. No jak to? Widzisz, pa, zaznaczyłem sobie taką skrzynką i takim niebieskim słupem, że tu gdzieś obok gdzieś było. No i patrz. O, widzisz? Widzisz pszczółki, pszczółki. I teraz jest... Jesteś? Patrz, i teraz poczekaj. Ale nie dotykaj ich. Ale patrz, postawię kwiatkę i co wtedy? No i nic się nie dzieje, czemu szukałaś? Ale kapie, tak kapie. One wyjdą zaraz, mówię. Nie, nie wychodzą, zobacz. Ale patrz, bo ja tu znalazłam jeszcze jeden. Jeszcze jeden jest, dawaj, czekaj. Ten no też kapie. Ej, dwa są, dawaj. O, jest pszczółka! Jest pszczółka! Patrz, co patrz, teraz? Patrz, biorę ją, na spycz ją biorę. Patrz, patrz jak ze mną lata. Kolejna, poczekaj. Poczekaj, mam dwie pszczółki już, poczekaj. Patrz, to patrz. Tak działa? No patrz, ja mogę je teraz do linii trzymać i jeszcze czekaj, a tu jeszcze chyba są, bo zazwyczaj w fulach jest więcej niż dwie pszczółki, tak mi się zdaje. Dawaj, pożółki. Tam kolejna wyleciała. O, chodź. Gdzie ty jesteś, chodź. Trzy pszczółki już będziemy mieli, ja bym chciał tak cztery pszczółki. Albo pięć pszczółek, bo ja jeszcze chciałem zrobić, zrobię na razie chyba tylko dwie pasieki zrobię z tego. Albo nie wiem, dwie pasieki. Kolejne, a nie, bo to twoje. Gdzie jest tutaj? Ty. Już chyba nie ma, nie, to może chyba trzy tylko. A jak one się będą na mnie patrzeć, jak kwiatkę w ręce? No to będą za tobą chodzić. Ej, pa, kolejna pszczółka! Już mamy cztery to chyba już to, nie? Czy jeszcze bierzemy jak jakieś? Co robić z ulem teraz? A znaczy nie wiem, czy one wtedy się nie zdenerwują, jakby ul tego. Zdenerwują się. To weź ty i weź ty weź miód, a ja je trochę odprowadzę po prostu od ciebie. I weź jak sobie... zabrać miód? O nie, czekaj, bo mi spadła mi jedna. Jak zabrać miód? No prawy. Prawy. Już mogę? Tak, już, dawaj. Zabrałam. Dobra, i teraz z drugiego ula teraz. Dawaj, ale ty jesteś magiczka, właśnie teleportuję normalnie. I jak? Ile ci wypadło? 6. Dobra, to teraz chodźmy, wracajmy, tylko szkoda, że tylko... No, cztery pszczółki chyba wystarczą, tylko pytaję, czy da się na koniu jakby je nieść? Tylko, gdzie jest koń? Gdzie jest mój Kaidendis? Kaidendisu, gdzie ty jesteś? Znowu uciekł mi koń, wytyfy. Gdzie jest mój konik? Halo? Disu? O, tutaj jest Disu, jest tutaj Disu. A jedna reszta. Chodź, czekaj, zobaczymy ty. Tylko ja nie wiem, czy ja będę musiał teraz tak wolno troszeczkę iść, bo ja nie wiem, czy one nie będą trochę... One są trochę wolniejsze od tego, jak ja jadę tym koniem, tak mi się zdaje. Czy jest, są wszystkie, dobra, jest patrz, dobrze. Bo one lecą do czego? Bo one lecą do kwiatka, ja muszę kwiatka leć w ręce, czekaj. O, i teraz... Pa, i teraz za mną będą lecieć. Patrz. Milion IQ, ja jestem geniuszem. Mówię, że ja jestem już ekspertem pszczelarzem. Będę wielkim pszczelarzem, tylko żeby nas trochę nie pogryzły te pszczółki. Ale pszczółki są dobre dla świata, bo one zapylają i dzięki temu mamy jakieś owocki w ogóle. Są grube. Jak grube są? Moje są super. No patrz. Nie, one są grube takie... są. Nie, bo one po prostu mają miodek w sobie na razie i dlatego. Po prostu miodku za dużo mają. Ale mają po prostu w sobie miodek i potem jak wydalą ten miodek, to już nie będzie tego jakby. Wiesz o co chodzi, patrz. Tylko żeby mi nie... Patrz, weź patrz, ja będę szedł przodem, a ty patrz, czy one mi nie uciekają, nie co wiem. Nie? Bo ja nie chcę tak ciągle tyłem chodzić. To dobrze, bo i tak twój koń jest wolniejszy. No się twój jednorożec. Jednorożec, nie koń, przepraszam. No i, ale mój K1Diz, no jednak to jest 2-3 eko, no dobry silnik to jest, znaczy dobre konie mechaniczne są, co nie? Dobre konie mechaniczne, chodźcie. To są cztery pszczółki, jest dobrze. Tylko czekaj, tajne przejście widzimy, tylko żeby tutaj nie wpaść nigdzie, bo tym razem nie pomylimy się i nie wejdziemy innym tym. No niech, tylko niech ten K1Diz nie ucieknie, niech tutaj go zaprowadza, bo tutaj raczej nie ucieknie. Dobra, chodźcie pszczółki. Ej, są trzy. Gdzie jest czwarta? Tutaj upadła nawet. No i co? Widać, że nie patrzysz. Nie patrzysz. No bo już dojechaliśmy, ja przystęp. Nie patrzyłaś. Patrzcie, chodźcie pszczółki. Tylko czekajcie, żeby one... Ała! Co się dzieje? Nie wiem, co się stało. Tylko czekajcie, one zdążą... One nie zdążą za dom przyjechać, to trzeba tego, trzeba to rozwalić. Ej, weź, trzeba iść po stoda. Weź zniszcz, ale będziesz musiała po stoda iść z domu. Poczekaj, idź po stołna, albo nie, chodź ze mną. Chodź, bo tu pszczółki trzeba zaprowadzić. Bo trzeba tu zaborować, żeby one nie uciekły, co nie? Patrz, i teraz ja mam tu jakiś płotek, żeby je przymocować, masz jakieś drewno? Totalnie nie! Sobie. To idź po drewno i po musimy stołna. Musimy przynieść rzeczy do tej pasy w ogóle. Idź po drewno i po stołna.
O dobra, dobra, teraz trzeba, czekaj, daj jakiś jeszcze kill, czekaj, o mam patę, kiedy zrobię sobie jeszcze killów, bo w międzyczasie, kiedy maja nie było, to trochę wykopałem, ale niestety mi killofa już, mi killów się skończył, bo oddałem tacie killów na ostatnim odcinku i mi tata nie oddał tego killofa, więc będę musiał mój tacie zrobić dramę. Już ci nigdy go nie odda pewnie. A Dilta mi nie dałaś chyba. Nie da... Kresie? O, Dilta mi... Oj, no co? Psiu, nie! Psiu, nie biją! Bo zabiłaś jedną! Zginęła, nie zabiłem ją! Nie zabiłem ją, poczekaj! Bo one mnie zabiją, zaraz muszę do płotka je przypiąć. Bo one jakoś same się zabiły. A jak rady może? Wytwy, poczekaj, poczekaj. Ale co się stało? One... Bo ja chciałem, nie wiem, one muszą... Poczekaj, może kwiatki? Pokochają mnie? Nie pokochają. Tutaj niech na... O, widzisz, że mnie kochają. Li-li-li-li-laj. La-la-la-la. Poczekaj, no to poczekaj, na razie tutaj wykopy tutaj, patrz, wykopy tutaj, żeby już miały, bo ona zaraz nie będzie zła, patrz. Ona, albo nie, na razie nie, ona już nie jest zła, jest dobrze. I zrobiłbym, na razie patrz, żebym zrobił takie coś, takie większe zrobił, żeby wiesz, swobodnie się czuły. W tą stronę jakby, nie, no i w tą stronę na ścianę, patrz, i tutaj trzeba będzie zrobić, niebieskie bym im zrobił, żeby było tak, wiesz, że miały, że niby tu jest, wiesz, taka... no wiesz, takie jakby niebo, co nie? Żeby jeszcze takie słoneczko zrobimy, ale to na razie nie, bo na razie nie mam funduszy na żółtą wełnę. Trzeba będzie tacie ukraść z bazy. I patrz, w ogóle, no już są dobre pszczółki, już mnie kochają. Widzisz, tylko jedna się urwała. I czemu mamy dwie pszczółki? Co się stało? Czemu mamy, już wyleciała jakaś? Wytyfy, nie wyleciałaby tak szybko. Co się stało? Wytyfy. Wytyfy, co się stało? Tylko żeby nam inne nie zginęły. Jak ona zginęła? Może trzeba... Czekaj, może kwiatka trzeba przynieść, żeby one miały co robić. Czekaj. Może kwiatka, co patrz. Co się nie stało? Może kwiatka, nie wiem, wytyfy, tylko żeby nie zginęły. Wytyfy, co się stało teraz? Jakim cudem? Niemożliwe, żeby zginęła. Nie, niemożliwe. Może ty zabiłaś, Nie zabiłam. Zabiłaś na 100%. Nie, na 100% zabiłaś. Ja ci pomagam, a ty mnie skarżysz jeszcze o zabijanie. No to jak ona zginęła? No niemożliwe. Poczekaj, są dwie. Pa, dobrze jest. Pa, ma miód. Trzeba będzie... Ale poczekaj, mam trudny tyłek. Poczekaj, to ja szybko zrobię pasiekę. Ja nauczyłem się, wiecie, widziałem jak zrobić pasiekę i poczekaj. Może, żeby oddać to, ona musi jakby... Może poczekaj, może dam tutaj jakby już pasiekę. Jakby poczekaj, jakby je odczepić od tego. I i zaczepić, teraz patrz. I one teraz tu. Tutaj teraz one przylecą, patrz. Bo one chcą do kwiatka. I patrz teraz tutaj. I teraz, ale patrz, ja już robię kwiatka, patrz, już robię kwiatka, patrz. Patrz, już mam kwiatka teraz, patrz. I teraz one tylko czekaj, tu trzeba jeszcze dobudować do końca tutaj trzeba. One będą miały dobre środowisko. Daj Dirta, ale idź po więcej kwiatków, trzeba będzie iść po więcej kwiatków, żeby one mogły tutaj... Ja im przyniosę kwiatki. Albo po prostu więcej kwiatków i mączkę kostą trzeba im przynieść, żeby mogły te kwiatek jakby dało się rozmnażyć ten kwiatek, jakby tak powiedzieć. Ale ta pszczółka lata tak wysoko, czemu tak wysoko lata ta pszczółka? A zróbmy im takie wyżej, żeby tak fajnie, one muszą się tak dobrze czuć tutaj, wiesz o co chodzi, co nie? Tak wiesz, super się czuć muszą. Tylko one już oddały, to one chyba nie kochają tej pasieki, tak mi się zdaje. Albo nie wiem jak to działa, poczekaj. Tutaj trzeba tak trzeba zrobić i trzeba... I teraz zrobimy tutaj pa, takie jeszcze zrobił taki sufit, żeby też zrobił niebieski sufit, żeby takie jakby niebo było, co nie? I tylko szkoda, że nie będą miały na zielonego Dirta, ale... Kwiatki. Szkoda, że nie będą miały na razie zielonego Dirta, ale zrobię zielonego Dirta. Tylko nie wiem jeszcze jak, to trzeba jakoś przeprowadzić, może jakimś, trzeba jakoś rozwalić tą trawę inaczej, żeby wypadło z trawą. Nie wiem naprawdę, napiszcie w komentarzu, bo naprawdę jeszcze nie wiem jak to zrobić dokładnie. Tylko nie wiem czemu one jakby, trzeba ja tu w ogóle z szkotu przygotowałem, tylko nie wiem właśnie dlaczego one na razie wytyfy. Poczekaj, tutaj zrobię takie coś. Tylko nie mam kości, trzeba iść po kości jeszcze. Ej, bo miałam iść po coś jeszcze, ale zapomniałam po co drugie. Trzeba kości i kwiatki. Kości i kwiatki trzeba. Ale jeszcze coś miałam przynieść. Nie, tylko kości i kwiatki chyba, tak mi się zdaje. Reszta chyba już okej, trzeba dużo tych kwiatków, tak mi się zdaje, przynieść. Bo czemu one nie oddają tego do pasieki w ogóle? Już wiem po co byłam. Po co? Po furtkę.
po furtkę? Nie wiem, po co mi była furtka. Ale po furtkę. A, okej, okay, rozumiem. Ale tu i tak nie będziemy wchodzić do nich chyba, tak? Bo tu będzie szkło. Znaczy w sumie i tak będzie trzeba jakoś zbierać ten miód i ulepszać. To jakoś bokiem będziemy wchodzić najwyżej. Dawaj, to, daj kwiatki, ale daj kwiatki. Ale lepiej zrobić furtkę, żeby ten? A masz jakieś kości? Masz kości? Albo jakieś tego? Patrz na to, patrz jakie ja jestem. Ale białe kwiatki muszą być też. Patrz, ja wyczytałem to w poradniku też, patrz, tutaj masz i pada to, patrz co się teraz dzieje, patrz. W poradniku to wyczytałem, że takie rzeczy da się robić, nie wiem, ty pewnie o tym wiedziałaś, ale nieważne. I patrz na to, patrz co wyczytałem jeszcze, patrz jak się rozmnaża pszczoły, trzeba dać kwiatka i kwiatkę i podobno one teraz zrobią małą pszczółkę. Patrz. Jest mała pszczółka! Ej, żeby nie uciekła, ale poczekaj, trzeba ją dać do... Na razie tutaj, trzeba dać ją. Ja bym to jednak bramkami zrobił. Ej, daj miód. Daj miód, patrz, daj miód. O, patrz, i zrobię jeszcze trzy pasieki, tak żeby, wiesz, tak spowolnie się czuły, tak super, co nie? Tak mega, żeby się czuły. Patrz, teraz jeszcze tutaj zrobimy. I teraz, tak zrobię się pasiekę, teraz zrobimy gdzieś tutaj zrobimy pasiekę. Tylko trzeba im dać jeszcze tutaj jakiś tego kwiatka, trzeba im coś posadzić znowu. Tylko jaki to był kwiatek? O, to był ten kwiatek, dobra, taką pasiekę i jeszcze zrobimy pasiekę tutaj zamiast tego dandeliona i damy go gdzieś tutaj, tego dandeliona. I chyba dobrze tutaj będą miały, nie wiem jeszcze. Napiszcie, co jeszcze możemy dodać do tych w ogóle, do tych pszczółek, bo nie wiem, gdzie jest mała pszczółka? Czemu nie ma wełny na suficie? Co się stało? Gdzie jest mała pszczółka? A może... nie. Co się stało z małą pszczółką? A ty ją przywiązałeś? Tak. To masz... nie wiem. A czemu te pszczoły nie chcą oddać w ogóle tego? A może trzeba je odwiązać? Odwiązać? Trzeba tu szkłem zamurować na razie. Poczekaj. No wyjdź. Wyjdź, poczekaj. I teraz patrz, trzeba jakby... tutaj na razie szkłem się zamuruje. Bo trzeba, żeby one jakby... Przesuł się pszczółko, patrz. I teraz... Ale czemu nie mogę rozwiązać? Ej, rozwalę płotek może. Bo nie mogę rozwiązać, nie wiem czemu, wytyfy. O, mogę? Wytyfy zrobiłem. Nie mogę, wytyfy, czemu nie mogę rozwiązać? Czemu płotek rozwalę, co się stało? Jakieś dało się rozpaść i te... I teraz mogą oddać? Ale linki. Ale nie, ja mam dużo innych, niepotrzebne są linki. I teraz co, one będą teraz chodzić do tych? Czy nie będą? Patrz, a nie, była blisko. I co? One się jakby tak jakby z tym, nie wiem, one tak do siebie biegną, one nie chcą jakby, nie wiem co, do co chodzi. Czemu one nie chcą? Napiszcie w komentarzu, dlaczego one nie chcą wlecieć do pasieki, bo mi się zdaje, że powinny wlecieć. Bo one patrzą, już jakby mają ten miodek, ale nie chcą wlecieć, nie wiem, napiszcie w komentarzu. I napiszcie, co możemy jeszcze dodać tych pszczółek i na razie kończymy z tym odcinkiem, bo nie wiem jeszcze co z nimi zrobić. Napiszcie w komentarzu, zostawcie suba, łapeczkę i koksowina, elo! Elo!